Cześć! Nie lubicie trenować sami, chcecie zmobilizować do pracy siostrę, przyjaciółkę albo partnera? Mamy dla Was coś specjalnego. Kompleksowy trening całego ciała, w dodatku wykonywany w duecie. Ciało drugiej osoby może działać zupełnie jak maszyna, o czym za chwilę sami się przekonacie. Zestaw, który dla Was przygotowaliśmy, obejmuje ćwiczenia złożone. Ćwiczenia, które angażują nie tylko mięśnie powierzchowne, ale tak samo i mięśnie głębokie. Zaczynamy od przysiadu. Ustawiamy się twarzą do siebie. Stopy na szerokości bioder mogą być troszkę szerzej. Pamiętamy o to, że podczas przysiadu kolana nam nie wychodzi za linię stopy i zawsze podąża w jej kierunku. Łapiemy się za ręce po przekątnej, odciągamy się od siebie, plecy proste i wykonujemy przysiad. Pamiętamy cały czas o regularnym oddechu, schodzimy na dół wdech, wracamy do góry wydech. Odmianą tego ćwiczenia może być odwodzenie nogi w bok. Tak samo, wdech, wydech. Mocno spięte pośladki. Te ćwiczenia świetnie angażują do pracy mięśnie dwugłowe, czworogłowe oraz pośladki. A jeżeli chcemy zwiększyć intensywność i spalić troszkę więcej kalorii, dodajemy sobie wyskok. Robimy przysiad. Przybijamy sobie piątala na górze. Kolejnym ćwiczeniem, które świetnie angażuje do pracy mięśni nóg i pośladków, są wykroki. Nie jest to ulubione ćwiczenie wielu osób, ale jest bardzo skuteczne i my je bardzo lubimy. Podajemy sobie przeciwne dłonie, będziemy wykonywali wykrok w tył. Noga, która wychodzi do tyłu, ja przedstawię teraz technikę, ugina się pod kątem mniej więcej 90 stopni, podobnie jak noga z przodu. Mocno napięte mięśnie brzucha, mocne spięcie pośladków. Możemy sobie delikatnie dotknąć kolanem do podłogi. Wracamy do pozycji wyjściowej i zmieniamy nogę. No i teraz wykonujemy sobie razem. Cały czas odciągamy się od siebie, mocne spięte mięśnie brzucha i pleców i oddychamy. Drugim wariantem tego ćwiczenia, który dodatkowo przyspieszy nam ilość spalanych kalorii, jest zwiększenie intensywności, tempa. Dodajemy sobie po prostu przeskok. I raz, dwa, trzy mocno napięte mięśnie brzucha, cztery, pięć, sześć. Cały czas pamiętamy, żeby mieć proste plecy, mocno spięte pośladki i brzuch. Kolejnym ćwiczeniem jest wyciskanie ramion w górę. Partner siada na podłodze. Może to być siad prosty, może to być siad z nogami ugiętymi. Unosi ramiona w górę w tak zwane skrzydełka. Łokieć idzie wzdłuż tułowia. Łopatki ściągnięte. Opieramy dłonie o jego dłonie. Partner wyciska do góry. My natomiast delikatnie oporujemy. W momencie, kiedy partner opuszcza ramiona w dół, my dociskamy, partner oporuje. Działamy na zasadzie fazy koncentrycznej i ekscentrycznej. Pamiętamy cały czas o głębokim wdechu, wydechu, łopatki ściągnięte. Pracują nam tutaj mięśnie naramienne oraz mięśnie grzbietu. W kolejnym ćwiczeniu pierwsza osoba wykonuje podpór przodem na przedramionach. Stopy razem. Pamiętamy, że ciało jest w jednej linii, głowa przedłużeniem kręgosłupa, mięśnie brzucha mocno spięte. Wykonujemy wdech, wydech, nie opuszczamy bioder w dół. Natomiast druga osoba wykonuje przeskoki boczne. Pierwszym wariantem są przeskoki boczne jednonóż przez partnera. A drugą wersją, troszkę bardziej zaawansowaną, są przeskoki boczne obunóż przez partnera. Jest to połączenie ćwiczenia wzmacniającego i ćwiczenia metabolicznego. Po zakończonej serii zamieniamy rolę. No i teraz zaczynamy pracować nad brzuchem. Kolejne ćwiczenia będą to pełne brzuchy. Delikatnie zaczepiamy sobie stopy o nogi partnera, tak żeby nie stanowiło to naszej głównej podpory. Mocno spięte mięśnie brzucha, proste plecy, barki na jednej linii z biodrami. I schodzimy sobie na dół, ręce dotykają ziemi, bierzemy głęboki wdech. I z wydechem podnosimy się do góry. Raz, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Kolejne ćwiczenie na mięśnie brzucha, tym razem angażujące jego dolne partie. Ćwiczenie dla bardziej zaangażowanych osób.
plecy mocno przyklejone do ziemi, zwłaszcza odcinek lędźwiowy, ręce ułożone wzdłuż ciała, mocno spięte mięśnie brzucha, prostujemy sobie nogi tuż nad ziemią i wykonujemy krążenia. Oddychamy, cały czas pamiętamy, żeby doklejać odcinek lędźwiowy do maty albo do podłogi. I zmieniamy strony. Ostatni. OK. Kolejnym ćwiczeniem jest połączenie spięć brzucha wraz z pompką. Partner, leżenie na plecach, nogi ugięte, dłonie splecione tuż za uszami, broda uniesiona wysoko, patrzy cały czas w jeden punkt, odrywa łopatki od ziemi, wykonuje spięcia brzucha. Natomiast druga osoba w podporze przodem opiera ręce o kolana, układa ciało w jednej linii i wykonuje sobie pompki. Pamiętamy o tym, żeby nie załamywać bioder w dół, tylko wszystkie mięśnie ciała są napięte. Wydech. 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 W kolejnym ćwiczeniu partner nadal zostaje w leżeniu tyłem. Nogi ugięte, ręce wzdłuż tułowia. Unosi biodra do góry. Delikatnie opuszcza. Druga osoba wykonuje podpór przodem w oparciu o jego kolana i wykonuje zmodyfikowane pompki na triceps. Pracują tutaj nam mięśnie pośladków, pracują mięśnie dwugłowy uda, czworogłowy i trójgłowy ramienia. Brzuch mocno napięty, schodzimy na dół, wdech, unosimy się, wydech. Kolejnym ćwiczeniem są pompki. Przechodzimy do podporu przodem. Naprzeciwko siebie ustawiamy dłonie tuż pod barkami, w linii prostej z nimi, mocno napięty brzuch, ściągnięte łopatki, stopy blisko siebie, opieramy się na palcach. Schodząc w dół, wykonujemy wdech. Wracając do pozycji wyjściowej, wydech, schodzimy. I przybijamy piątkę. Dodatkowo tutaj sobie stabilizujemy pozycję. Pracują nam mocno mięśnie brzucha. Ostatnia. Cały czas uważamy na to, żeby biodra nie opadały nam na dół. Zastanawiacie się, ile ma trwać taki trening? Wszystko zależy od stopnia Waszego wytrenowania. Możemy sobie go podzielić albo na liczbę powtórzeń w serii, albo na czas. Początkującym polecamy wykonywać 8, 10 do 12 powtórzeń w jednej serii lub wykonywanie ćwiczenia przez 20 do 30 sekund. Jeżeli chodzi o osoby zaawansowane, wykonujemy te ćwiczenia od 12 nawet do 20 powtórzeń w trzech seriach. Jeżeli chodzi o czas, wykonujemy od 20 sekund nawet do 1 minuty, tak samo w trzech seriach. Pamiętamy, że te wszystkie ćwiczenia, które Wam dzisiaj zaprezentowaliśmy, są ćwiczeniami złożonymi, czyli angażują bardzo dużo partii mięśniowych.